Nie od dziś wiadomo, że nieodłączną częścią procesu tworzenia gry jest też jej reklamowanie. I często właśnie od reklamy zależy to, jak dany produkt się przyjmie, albo nawet zaważy o jego losie. Patrząc na najnowsze tytuły, wszystkie okraszone są reklamami wartymi setki tysięcy dolarów. Takie reklamy spotykamy wszędzie, ale przede wszystkim w internecie i coraz częściej w telewizji. Wracając do skuteczności reklamy, o której mówiłem wcześniej, jako że działamy w obrębie Blizzarda, warto zerknąć na najnowszy tytuł Overwatch, który był niesamowicie reklamowanym produktem. Reklamy były wszędzie, w internecie, na kanałach youtuberów, na, nie wiem, kanałach telewizyjnych, artykułach itd., itd. Blizzard wywalił bardzo duże pieniądze, by jak najwięcej osób usłyszało o ich tytule. Czy zadziałało? Moim zdaniem tak, bo gra jest popularna, o czym mówiłem w filmie, który znajduje się w prawym górnym rogu. Dziś World of Warcraft zszedł trochę z tej głównej sceny i nie jest już tą złotą perełką, która wyniosła Blizzarda na jeszcze wyższe szczeble sukcesu. Postanowiłem więc, że przyjrzymy się, jak World of Warcraft wyglądało pod względem reklamy. Od startu w 2004 roku World of Warcraft notował niesamowite osiągi, więc marki zainteresowały się tematem i próbując wpaść na falę sukcesu Blizzarda, zaczęły robić reklamy warcraftowe. Azja to bardzo dziwny region. Niemniej jednak duża część populacji graczy jest właśnie w sumie z Chin. To właśnie tam, gdzieś tak w 2006 roku powstała reklama Coca-Coli warcraftowej. W tym krótkim klipie mamy trzy dziewczyny, które sprzeciwiają się najwyraźniej swojemu szefowi, po czym nawiązuje się walka, w której wszyscy przemieniają się w postacie z uniwersum Warcrafta. Szef staje się wielkim i brutalnym orkiem, natomiast trzy dziewczyny przemieniają się w elfki. Chwila walki, a nagrodą jest oczywiście pyszna i super najlepsza Coca-Cola. Och, i to podkreślone odetchnięcie, gdy skończą pić. To jedna z pierwszych reklamówek, jakie powstały i trzeba przyznać, jak na swój dziwny format była całkiem fajna. Ale zostawmy na chwilkę Chiny i przyjrzyjmy się Japonii. To znaczy nie samej Japonii, ale jednej z mark, które stamtąd właśnie pochodzą, czyli Toyota. Tak, ci, którzy robią samochody. Podobnie jak Coca-Cola, Toyota również nawiązała kontakt z Blizzardem i wykonali jedną reklamę, która miała skupiać się na jednym z modeli samochodów Toyoty. Więc mamy coś takiego. Grupa trzech graczy zbiera się na walkę. Widzimy krasnoluda wojownika, elfkę łowczynię oraz człowieka czarnoksiężnika. Każdy z nich starannie przygotowuje się do ciężkiej bitwy, po czym Warlock postanawia wyposażyć się w cztery kółka furii. Na ekranie pojawia się Toyota Tacoma z 2007 roku. Jest to taki samochód typu pick-up, czyli z takim charakterystycznym, że tak to powiem, bagażnikiem. Bohater prowadzi auto prosto do leża smoka, gdzie zostaje połknięty, a po paru chwilach wyjeżdża z klatki bestii z sercem na pace. Przyznam szczerze, pod względem dziwności i sensu to ta reklama dedykowana bardziej na rynek amerykański przebiła Chińczyków. Pewnie fajnie było coś takiego zobaczyć na ekranach jako reklama, ale nie wiem, czy był to dobry pomysł, zważając na grupę docelową graczy, no ale w co, w sumie nie będę wnikać. Cofając się o jakieś 2600 dni do roku 2009, natrafiamy na jeszcze jedną ciekawą reklamę. Raz jeszcze będzie to napój, nic innego jak Mountain Dew, które znane jest nam dziś jako próba bycia napojem stricte dla graczy. W każdym razie wypuszczona została specjalna linia napojów stylizowanych na World of Warcraft. Mamy aliancki niebieski o smaku dzikich owoców oraz hordowy czerwony o smaku cytrusowo-wiśniowym. Obydwa opakowania zawierały postacie z gry oraz logo. No i na przykład ja miałem okazję spróbować obydwu napojów będąc w Kanadzie i tak jak jestem tym fanem Alliance po całości, to niestety hordowy smakował o wiele lepiej. W każdym razie wracając do reklamy, to ta ukazywała nam codzienną sytuację życiową. Jedziemy do sklepu i kupujemy naszej pociesze pyszny napój World of Warcraft, ale okazuje się, że przy kasie po drugiej stronie mama innego dziecka robi to samo, ale kupuje picie innej frakcji. Co trzeba zrobić? Zmienić się w postacie z gry i zacząć się bić w sklepie. Cóż, dość ciekawy sposób rozwiązywania konfliktów.
Nie wiem dlaczego, ale na przełomie 2007 roku i 2009 Blizzard był o wiele bardziej aktywny w kwestiach reklamy. Jednym z bardziej znanych przypadków pokazywania produktu za pieniądze były reklamy z gwiazdami. Takie osoby jak Ozzy Osbourne, Lawrence Truaud jako Mr. T, Jean-Claude Van Damme czy nawet Chuck Norris. Te reklamy pojawiały się w telewizji dosyć często, były to klipy około jednominutowe, pokazujące dane gwiazdy jako swoje postacie w grze. Ozzy jako Warlock, Undead Książę Ciemności, Mr. T jako Elf Irokez czy Chuck Norris jako Łowca. Większość z tych reklam kończyła się zwrotem What's your game, czyli jaka jest twoja gra, a następnie zachęcając oglądających do zalogowania się na stronie World of Warcraft. Well, maybe Mr. T hacked the game and created a Mohawk class. Maybe Mr. T is pretty handy with computers. Had that occurred to you, Mr. Condescending Director? I'm Mr. T and I'm a Night Elf Mohawk. What's your game? World of Warcraft. Try it for free at warcraft.com. Rated T for team. Nowsze reklamy nie są już aż tak, nie wiem jakby to nazwać, szalone jak dawniej. Oczywiście dalej się pojawiają, natomiast w bardziej stonowanej i bezpośredniej formie. Na przykład reklamy Mists of Pandaria, zrealizowane niczym typowa reklama, czy Warlords of Draenor również był pokazywany w telewizji w licznych krótkich wycinkach cinematika przerobionych na reklamę, albo dziwnych klipach jak, nie wiem, oddychający gromarz. Jednym słowem, nic ciekawego, tak żeby po prostu pokazać, żeby ktoś zobaczył, że hej, patrzcie, nasz dodatek już wyszedł, ale nic takiego, co by bardziej zwracało uwagę. Warlords of Draenor. Boost to level 90 and take your place on the front lines. Rated T14. Jedną z najnowszych reklam, która powstała w połowie tego roku, jest spot Intela, który jest w sumie bardziej związany z filmem Warcraft, jednak wszystko co reklamuje Warcraft Movie jest też reklamą WoWa. Jest to reklama chińska pokazująca chłopaka oglądającego film Warcrafta na laptopie. Czekaj chwilę, czy to nie jest trochę dziwne, bo z tego co wiem, to nie ma żadnej możliwości oglądania tego w domu, no nie wiem, nieważne. Niestety jego film się zacina. Po chwili z ekranu wyskakuje Orgrim Doomhammer i zaczyna tego biednego chłopaka gonić. Nie wiem, może dlatego, że ogląda piracką wersję filmu? Pościg trwa i trzeba przyznać, że wygląda to całkiem fajnie, jak Org biega sobie po mieście. W pewnym momencie chłopak wywraca się i Orgrim roztrzaskuje jego laptopa. Koniec jest taki, że Doomhammer rzuca gościowi super laptopa i koniec. Oczywiście pojawią się pewnie też reklamy związane z nowym dodatkiem Legion, tak samo jak w przypadku Mists of Pandaria oraz Warlords of Draenor, gdzie pojawią się właśnie jakieś takie parosekundowe czy też parominutowe wycinki z trailerów poskładane w jakiś taki, wiecie, spot reklamowy, gdzie będą wielkie napisy bądź teraz, walcz tutaj, coś tam, więc na pewno Blizzard po prostu coś takiego zrobi i podsumowując, no to co mówiłem wcześniej, mniej więcej po 2009 roku sytuacja, jeżeli chodzi o reklamy, uspokoiła się i Blizzard już tak nie rzucał pieniędzmi, nie zatrudniał gwiazd specjalnie, żeby gdzieś tam ogólnie reklamowały grę. Z tego co pamiętam, no była ta forma taka jak w przypadku tych gwiazdorskich reklam, gdzie zatrudnili Chucka Norrisa oczywiście, chyba w 2011 roku, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie, mówię, od tamtej pory nic takiego szczególnego się nie pojawiło, no i można tutaj powiedzieć, że albo Blizzard już troszeczkę zrezygnował z Warcrafta, no i bardziej się zainteresował innymi tytułami, natomiast pod względem reklamy innych tytułów wydaje się, jakby Blizzard, nie wiem, może trochę wydoroślał pod względem reklamy, już one nie są takie szalone jak wcześniej, gdzie kurde, jakiś postać z gry zaczęła prowadzić samochód Toyoty i wjeżdżał w smoka czy coś w tym stylu, więc te reklamy są rzeczywiście bardziej, to co mówiłem, stonowane, no i takie bardziej
bardziej normalne w stylu takich typowych, zwykłych reklam. No nie wiem, może raz jeszcze pojawią się jakieś ciekawe reklamy, gdy Legion, nie wiem, odniesie jakiś sukces czy coś w tym stylu. W każdym razie to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zobaczymy się w kolejnym. Oczywiście ocencie film, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli się podobało, łapka w górę. Jeżeli się nie podobało, łapka w dół. No i w prawym górnym rogu będziecie mieli kolejne jakieś tam filmy, materiały, do których możecie sobie zerknąć. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa, cześć!